Jacek sam, bo za każdym razem go pytam, Jacku, mogę powiedzieć, a ile w tym prawdy, sam walczył z uzależnieniem swojej córki, którą uratował. Uratował i postanowił poświęcić, proszę Państwa, resztę swojego życia na pomoc dla tych, którzy potrzebują. Zakupił ziemię za Yorkville, 6 arów, tak? Przyjacielu, dobrze. 6 arów, są tam budynki. Zaprosił mnie do współpracy, co oczywiście poczytuję jako zaszczyt. Dziękuję Ci za zaufanie. Jak wielu naszych przyjaciół, Bernadetta też jest tam w składzie, czyli będzie na pewno wspierała nas swoją twórczością, a myślę, że Państwo również, piszący poeci, jak również malujące artystki, artyści, również przyczynią się do tego, żebyśmy robili tam wernisaże, miejsca, które będziemy mogli, tak jak tutaj w oczyszczeniu, proszę Państwa, czy w kolejnych wykrokach, w przebudzeniu, mogli znaleźć swoje miejsce. Miejsce takiego spokoju, uniesienia i, proszę Państwa, żeby to miejsce było nasze wspólne. Może przejdziemy do następnego kroku. Ja myślę, że jeżeli Andrzej pozwolisz. Ja myślę, że bardzo ważne jest przebudzenie duchowe. Ten krok jest jak owocobranie i równocześnie zasiew. Wędrówka drogą 12 kroków przynosi w efekcie doświadczenie duchowego przebudzenia. Doświadczenie własnej słabości i odkrycie uzdrawiającej mocy Boga pomaga uporządkować własne życie i uzdrowić zranione i powikłane relacje. To jest droga wzwyż, wyjście z piekła do nieba. Radość z odnalezienia wewnętrznego spokoju skłania do dzielenia się przeżytymi doświadczeniami i do zachęcania innych, by także poszli tą drogą. Przejście drogą 12 kroków nie oznacza, że wszelkie trudności ustąpiły i wszystkie przeszkody zostały pokonane. Że można teraz po trudnej pracy rozkoszować się owocami tej bez obawy i będziemy zmuszani do konfrontacji z zagrożeniami, niebezpieczeństwami osobistymi lub społecznymi dramatami. I to jest ilustracja, która... Tak. Ostatni, bardzo piękny zresztą. Wychodzimy z nosy na promienie Boga, nie możemy to... ...uczestniczyć w 12 krokach razem w jednej grupie. Poza tym również uczestniczyłam w pierwszej wystawie Bernatki, gdy interpretowała swoje prace. Wówczas również miałam przyjemność słuchać interpretacji księdza Romualda Jaworskiego. I muszę powiedzieć, że pomimo to, że przeszłam te 12 kroków, te prace pomogły mi jeszcze lepiej zrozumieć to wszystko. Dlatego, być może dlatego, że jestem wzrokowcem, po prostu widząc po kolei każdy krok namalowany przez Bernatkę, pamiętam też interpretację jej do niektórych prac i bardzo by było miło, gdybyś mogła się z nami podzielić, bo naprawdę pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty pamiętam dobrze, już reszty nie pamiętam, ale to jest niesamowite, jak Twoja interpretacja właśnie pomaga zrozumieć te kroki i tak jakby zastosować je w życiu. Także no, jestem naprawdę bardzo wdzięczna i dzięki za to, że w ogóle zrobiłaś to dla nas, że za to, że jest ten wernisaż, że możemy to wszystko zobaczyć i to jest niesamowite, jak dużo ludzi przechodzi te 12 kroków, jak coraz więcej nas jest, bo już od chyba 5 lat trwają te warsztaty i coraz więcej ludzi uczestniczy i spotyka mnóstwo ludzi, których życie naprawdę się odmieniło, którzy się pojednali z rodziną, z mężami, z rodzicami, z dziećmi, których naprawdę życie się odmieniło dzięki temu, co przerabiamy. Także
Dzięki jeszcze raz, Bernatka, za wszystko i bardzo proszę o interpretację, jeżeli będzie taka szansa, bo jest niesamowita. Dzięki. Dziękuję, Monika. To tak pokrótce, usłyszałam bardzo mądre określenie tego programu Ku pełni życia. Klub anonimowych grzeszników. To jest program skierowany do chrześcijan katolików, którzy mają problemy różne, nie tylko z alkoholem czy narkotykami, z mężem, z nieśmiałością, z pracą. Także wszyscy są zaproszeni, że już reklamujemy, to warsztaty są prowadzone jezuitów przy Irving Park. Jeżeli Państwo chcieli dodatkowe informacje, to ja mam tutaj takie, na pamiątkę dla każdego, zostało jeszcze kilka, prawda, Marianku, zakładki. Tam są moje obrazy w bardzo małej wersji, plus telefony i strony internetowe, gdzie ewentualnie można szukać pomocy, przyjaźni. I pokrótce, żeby nie przedłużać, przebudzenie. Każdy widzi mały człowieczek, taka laleczka niebieska, światełko w tunelu. On jeszcze nie wie, czego chce, ale już wie, że jest mu źle. Musi coś znaleźć, musi znaleźć drogę. Czyli jest nadzieja. Tutaj wykonał pierwszy ruch. Idzie w stronę Boga. Ta kula to jest symbol Boga. Następnie człowieczek jest bezpieczny, bo za głąb siebie wchodzę do środka. Otwieram swoją duszę. Mam odwagę zrobić rachunek sumienia. To jest krok numer 4. Krok numer 5, prawda? Jest taki ważny moment w tym programie, żeby jakby pokazać prawdę o sobie. Być prawdziwym dla siebie, dla Boga i dla drugiej osoby. Jest taki ważny moment, że trzeba po prostu się odważyć powiedzieć o sobie samą prawdę komuś, sobie i Panu Bogu. To jest krok numer 5. 6 jest tutaj. Pokora. To jest pokora taka metaforyczna. Jestem już na tyle pokorny, wiem kim jestem i oddaję jakby ster mojego życia w ręce Pana Boga. I on tka dywan. I to jest dywan, nowy dywan, który tka Pan Bóg. To jestem ja. Czyli krok numer, żebym się nie pomyliła, 6. Krok numer 7. Oczyszczenie. Jestem już ukształtowanym człowiekiem, mam odwagę, wiem co robię, medytuję. Wchodzę w dialog z Panem Bogiem. Tu jest sfera ziemska, tu jest symbol Pana Boga, czyli jasność i jasne kolory. Numer 8. Już Państwu mówię, numer 8, czyli postanowienie poprawy. Jestem jeszcze w chaosie, są wydarzenia, ludzie, którzy są dookoła mnie, ja muszę to posprzątać. Jest też taki moment, że muszę się uporać z tym, co było złe, kto mnie skrzywdził, kogo ja skrzywdziłem, więc robię sobie listę i zaczynam sprzątać w swoim życiu. I potem postanawiam poprawę, czyli idę krok dalej. I to jest krok numer 8, tak, 8, teraz jest 9. I to już jest cisza po burzy, czyli posprzątany jestem, łagodny, spokojny, czuję się dobrze. Następny krok, rozeznanie, czyli już wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe. Jestem świadomy, jestem ukształtowany z tego potworka niebieskiego. Tutaj mamy już kształty kobiety, która jest świadoma siebie. Ona idzie po morzu, ona idzie po gwiazdach. Interpretacja dowolna. Dla mnie było to, że czuję się bezpiecznie i dobrze tam, gdzie jestem, bo wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe. Następny krok, 11, medytacja i modlitwa, czyli dwa grunty życia, takie, które dają mi mocne podstawy. Modlitwa, medytacja, czyli takie dwa pagórki, jakby za którego wychodzi słońce, czyli znowu symbol Boga. No i 12, czyli kroki do wyzwolenia, do tego, że poznaję siebie. Jestem już wyzwolony, jestem szczęśliwy, no i mogę po prostu żyć. Wiem, że jestem człowiekiem. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wyśmieliście. Możemy pomóc.
dla fundacji. Zapraszam. Kto da więcej? 50. Krzysztof prowadzi, proszę bardzo. A nie, no ja po prostu 5 dych wiemy, no 5 dych po raz pierwszy. No nie będę mówił, że po raz drugi, tylko czekamy, że nie ma wstydu, no. 60. Czy jest 60 do góry rączka? Jest? Jest! 60, super, super. 60 po raz... A słuchajcie, ja myślę, że również, ponieważ jest taka tutaj cudowna grupa poetów, dziękujemy za wiersz. Tu z koleżanką kiedyś, pamiętam, ja prowadziłem z Andrzejem czasem takie spotkanie, prawda? Andrzeja... Satyrę, tak, satyrę. I koleżanka bez przerwy mówiła jakieś wiersze. Ja, jeżeli pozwolicie, to sobie to Państwu zacytuję wiersz, który napisałem dla swojej córki Anny. I napisałem go, proszę Państwa, w tłusty czwartek, ale nie ten, tylko lata temu do tyłu. Też sobie napisałem coś takiego, bo ona ma na imię Ania. Czy lubi Pani pączki, Pani Anno? Takie zwyczajne, z marmoladą w środku. Filiżanka herbaty z cytryną i miód zza domu na spodku. Czy lubi Pani, Pani Anno, jak Maciejka przez okno się wkrada? Rozmarzona, powabna i śliczna, na sercu bym błogo siada. Ja wtedy kochana ma Anno do tańca swą tuszę kołyszę. Zamykam me oczy, ma droga i słyszę ten zapach, słyszę, słyszę, słyszę. Tak jest w łonie Boga. To jest moja wersja. Dziękuję. Cały czas czekała, żeby to powiedzieć, bo to trzecie. Daj mi coś powiedzieć przy tym trzecim. Ja mam taki dosyć żartobliwy stosunek do życia otaczającego mnie. Niemniej jednak jestem człowiekiem bardzo poważnym. Mało tego, mam taki stosunek do całego świata, że pożyczam pieniądze od pesymistów, bo i tak nie wierzą, że im się odda. To tak na marginesie, ale sztuka zawsze była częścią, ważną częścią w moim życiu, tak jak w Państwa zresztą. I mamy tak mało ludzi, którzy skupieni są na rozczytywaniu sztuki, szczególnie malarstwa, tak jak w przypadku Bernadety Polak. Ja myślę, że ona jest tak niezwykle interesująca, że myślę, że Państwo jesteście na pewno orędownikami tego, co nasza koleżanka tworzy, prawda? Tak. Dziękuję.